Dzień dobry, witam serdecznie w 17. odsłonie Barbell Academy Podcast, czyli na podcaście, w którym rozmawiamy o branży fitness, branży sportowej i nie tylko. I moim dzisiejszym gościem jest już znany na naszym kanale pan Michał Kosel, który to zajmuje się m.in. pomocą prawną przedsiębiorcom, czytaj trenerom m.in. w branży sportowej, branży fitness, właścicielom klubów sportowych, właścicielom klubów tańca, szkół tańca, sportów walki, czyli generalnie zajmuje się tym, jak nie dać się wieść przez aparat państwowy, kiedy działamy w branży sportowej. Ja nazywam się Paweł Pawlak, zwany jestem Wikingiem i przy tym zostaniemy. I takim oto przedsiębiorcą jestem właśnie w branży sportowej, a więc idealnie się dobierzemy. Prowadzę działalność razem z Tadeuszem Tefmerem już od paru dobrych lat. Pracujemy na zasadzie szkolenia kadry trenerskiej oraz kadry zawodniczej w różnych dziedzinach sportu. Jednak specjalizujemy się w trójboju siłowym. Prowadzimy też klub trójboju siłowego stacjonarny w Trójmieście, w mieście pięknym Gdyni. I to chyba tyle. Więcej opisów wrzucimy w opis tego odcinka dla dociekliwych. Myślę, że goście i prowadzący są przedstawieni. A tematem dzisiejszego odcinka będzie, Michale? 10 największych wpadek biznesowych, które zaliczyliśmy, zarówno moje 10, jak i twoje, Pawle, mam nadzieję, 10. No na pewno się jedną mocno pokrywały. Mam nadzieję, że nie, bo to by oznaczało, że możemy pomóc ludziom, którzy nas oglądają i wystarczy, że zobaczą ten podcast i nie popełnią tych 10 najczęściej popełnionych czy powtarzanych błędów. Więc miejmy nadzieję, że nie, bo wtedy będziemy trzymać się tego, że każdy popełnia swoje błędy, musi je przerobić i wcale nie musi nas słuchać, żeby nie przerabiać własnych. Czyli ideą tego odcinka będzie pomóc w branży sportowej. Moją jakby misją jest uczynić naród polski najsilniejszym narodem na świecie, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Od tego jest plan 5-letni, a elementem tego będzie na pewno też uczynienie z polskich przedsiębiorców najmocniejszych, zrobić z nich najmocniejszych przedsiębiorców, szczególnie w branży tak bardzo najbliskiej, czyli sportowej i fitness. A więc o tym sobie porozmawiamy, jak nie popełniać głupot, które my żeśmy popełnili. Tak, chciałbym wierzyć, że to nie jest tak, że każdy musi przejść tą drogę, bo to by znaczyło, że wszyscy musimy mieć po 183,5 roku, ale spróbujemy dzisiaj jednak podjąć to wyzwanie. Opowiemy o swoich błędach. Jeżeli one się powtarzają, jeżeli czujecie, że robicie to samo, to przestańcie wyważać otwarte drzwi, bo po prostu zaoszczędzicie tą dekadę w branży, którą ja na przykład musiałem, ty zresztą też, przejść, robienia bardzo głupich rzeczy, które można po prostu zrobić w 2 lata, jeżeli nie popełnia się błędów na początku. I skoro już zacząłem, to ja sobie wypisałem, bo słuchajcie, tych błędów było tak dużo, że trzeba było je jakoś obrać, ale z takich podstawowych pamiętam błąd z samego początku i to jest błąd, który się za mną ciągnął, zarówno taki finansowy, jak i później psychiczny, bo miałem problem z zatrudnianiem ludzi. Wyobraźcie sobie sytuację, mam pracownika, który idzie sezon, powiedzmy zaczyna się kwiecień, maj, czerwiec. Myślę sobie, będzie wrzesień, za niedługo się odbijemy. Jest sobie pracownik, który jest trenerem. Mamy salę, dość duże koszty mimo wszystko, ale zaczyna mieć grupy z 20 do 15 do 10, robi się takie 7, robi się takie 5, słuchajcie, robi się ciepło, robią się 3 osoby. No i normalnie powinienem ustalić wcześniej jakieś zasady, co się dzieje w momencie, gdy... I do tego przysiąść. Ale nie, ja dobry przedsiębiorca, pasjonat, przecież no, jestem dobrym szefem, no nie powinienem tak robić. Siadam z tym swoim pracownikiem i mówię, słuchaj, spokojnie, ja ci utrzymam, ja wiem, że teraz tam się przeprowadzasz, potrzebujesz pieniędzy, ja ci utrzymam te godziny, te grupy. Myślę sobie z tyłu, kurczę, sezon za 4 miesiące, ja sobie to odbiję, ja nie ma problemu, damy radę. I słuchajcie, nie dość, że przytrzymałem dla pracownika, i to nie jest jakby problem z pracownikiem, chodzi o to, że nie ustaliliśmy, co się dzieje, gdy. Nie ustaliliśmy, że na przykład poniżej 6 osób, te zajęcia się nie odbywają, nie ustaliliśmy, że poniżej 3, może jakaś stawka. Okazało się, że dopłacałem przez 4 miesiące do zajęć i na 3 tygodnie, chyba przed startem sezonu, kiedy już nawet mieliśmy grupy uzbierane na wrzesień, ten pracownik przychodzi i mówi, sorry, odchodzę. Sorry, mam gdzieś indziej dobre warunki. Koniec. I okazuje się, że nie dość, że ty nie odbiłeś sobie sezonu wcześniej, nie dość, że pracownik przez to, że trzymasz grupy 2-3, on zarabia, ale on mówi, słaby klimat, tu mam tylko 2-3 osoby na tej sali, odchodzę, tam mam 10. A ty dopłacałeś przez te kilka miesięcy, więc pierwszy fuck up, który odbił się zarówno finansowo, no bo jednak dopłacałeś przez i nie odbiłeś, a drugi, miałem później problem z zatrudnieniem ludzi, no bo jak ich zatrudniać?
I później wajcha idzie w drugą stronę. Zatrudniasz na dzień dobry i od razu mówisz, słuchaj, jak tu, to ci zabiorę. Jak to będzie, to ci zabiorę. Jak to będzie, to ci zabiorę. I znowu nie masz tego pracownika. Mhm. Więc pierwsza rzecz, która totalny fuck up, to właśnie podejście do tego, że ja, dobry szef, powinienem kogoś przytrzymać. Nie, słuchajcie, biznes jest wtedy, kiedy dwie strony korzystają i zarabiają. Bez względu na to, czy to jest przedsiębiorca, czy to jest pracownik, macie się tak zgrać, żeby wiedzieć, co będzie, jak będzie dobrze, ale też co będzie, jak będzie źle. I to właśnie ze strony przedsiębiorcy leży to zadanie, żeby zrobić pewien algorytm postępowania, czyli zrobić pewną automatyzację, pewien proces i posadzić na to odpowiedniego człowieka. Czyli proces jest przemyślany od A do Z, człowiek nam się zajmuje dokładnie tym a tym i mamy algorytm postępowania. Jeżeli jest to, to jest to. Jeżeli jest to, to jest z kolei to. Jeżeli mamy dobrze przemyślany proces, to pracownik zawsze będzie zadowolony, zawsze będzie miał co robić i zawsze będzie jego praca na tyle opłacalna, że będziemy w stanie mu płacić pensję i jeszcze na tym zarabiać. Czyli tak, to jest właśnie celem zatrudniania ludzi, żeby firma jako firma pomnażała majątek, tak, a żeby człowiek miał generalnie godną wypłatę, czyli współmierną do tego, co robi. A dopóki ten proces nie jest przemyślany, to jest to nasza wina zatrudniających. No to jest też błąd, który na pewno ja popełniałem, bo wielokrotnie próbowałem zatrudnić, bo ja, inaczej, ja startowałem bardziej w pozycji właśnie bycia trenerem. Mhm. I co jeżeli chcemy rozwinąć teraz tą działalność? Potrzebujemy na przykład, nie wiem, asystenta, czy potrzebujemy kogoś, kto nam zrobi organizację, czy potrzebujemy kogoś, kto nam zrobi marketing, doszkolenie i tak dalej. I ja nie miałem jasno określonego tego procesu, czego ja wymagam, jak to ma być zrobione, nie wiem, algorytmu i wsadzam człowieka. I ja oczekuję, że człowiek, którego ja zatrudniam, on będzie miał takie samo podejście jak ja, czyli przedsiębiorcze. Oczywiście. Sam się zorganizuje. Tak, sam się zorganizuje, tak. Sam sobie w sumie wymyśli, co będzie robił. I przyjdzie, powiesz, szefie, wiesz, bo ja tu tak siedzę już trzecią godzinę, może ja pójdę tam posprzątać, coś pozmywam, a może wymyślę nowy projekt. To się nie dzieje. Tylko, że właśnie to kolejne, to co można uznać za błąd, że wychodzimy z założenia, że wszyscy ludzie myślą tak jak my, bo problem polega na tym, że człowiek, który się uważa za przedsiębiorcę, jest absolutnie beznadziejnym pracownikiem. I ja bardzo dużo krwi napsułem swoim pracodawcom w życiu, bo ja się nie nadawałem do pracy, tak? Bo ja od razu chciałem zrobić coś lepiej, a w ogóle to się zająć najpierw innym działem, a jakby totalny rozpizdziel, nie? Natomiast właśnie my potrzebujemy ludzi, którzy są skupieni i będą się rozwijali w jednej na przykład dziedzinie, tylko że oni muszą dostać pewien proces. I nawet jak proces jest przemyślany, to człowiek, który się sprawdza na etacie, czy właśnie na pewnym stanowisku, on go o sobie udoskonali. Tak. Tak? Ale on sobie sam tej pracy nie zorganizuje, bo gdyby miał tak zbudowane podejście do pracy, że sam sobie tę pracę organizuje, to prawdopodobnie by organizował tę pracę innym i byłby przedsiębiorcą. I nie byłby naszym pracownikiem. I nie byłby naszym pracownikiem. I to jest takie misconception, które kosztowało mnie też na początku, wtedy to były niebagatelne pieniądze, nie? No bo jak samemu się zarabia prawie nic i się zatrudnia człowieka, to jest ogromny koszt, nie? To wtedy się wydaje ogromnym kosztem, bo jeszcze się okazuje, że trzeba stanowisko pracy wyposażyć, nie? Że trzeba w ogóle zrobić, nie wiem, jakiś podstawowy socjal. Ale sam trzeba uwzględnić fakt, że ta osoba tam siedzi, pije kawę, jakby to znaczy to jest okej, okay, tylko chodzi o to, że musimy uwzględnić to, że to muszą być, to musi być ergonomiczne, tak? To nie może być tak, że my się po tygodniu zastanawiamy, co dać tej osobie do I się okazuje, że taki człowiek choruje, bo ty przecież nie chorujesz. Jak sobie rozwijasz biznes, nie? To też jest ciekawe odkrycie, że przedsiębiorcy, którzy nie mogą chorować, nie chorują, a pracownik, który może chorować, choruje. Nie dlatego, że jest chory, bo przedsiębiorca też jest chory, tylko on nie może chorować, więc nie choruje. I to nie jest atak absolutnie w pracowników, chodzi o pewien mental, ale to wiesz, który nawet jest, my nie mamy wyjścia. Nie będziesz człowieka, jak widzisz, że się wkręca z bólu, no mordo, ale no weź jednak popracuj, może, no przecież tak nie zrobisz, nie? Ale to jest takie odkrycie, bo się tego nie spodziewa, że przychodzi człowiek i jego boli brzuch, nie? Kiedy ostatnio chorowałeś tak, że zadzwoniłeś do Denisa i powiedziesz, nie przychodzę się do pracy? Słuchaj, właśnie niedawno, ale to był pierwszy raz od liceum. Na dwa dni się położyłem do łóżka i to było w ogóle takie też odkrycie, że firma nie umarła. Tak, to jest kolejne odkrycie, ale jednym z błędów, kiedy bo spodziewałem się, że będziemy trupy wywozić, wiesz, w miejsca pracy, że tam w ogóle pożoga, ogień i... Ja uważam, że trzeba sobie... I rozkradzione wszystko. Nie odbierać telefonu przez 3 dni, żeby uzmysłowić sobie, że świat nie zginie bez ciebie, a to jest też wsparcie dla pracowników, jeżeli masz już dobrze te procesy poukładane, żeby oni się poczuli swobodniej w tym że to naprawdę działa bez ciebie, że nie trzeba gdzieś wydzwaniać. Ale co, czy dobrze rozumiem wniosek, że punkt pierwszy się mocno pokrywa, jeżeli chodzi o pracowników, tak, u ciebie? Tak. A dorzuciłbyś jakiś jeden z błędów, albo przynajmniej zacznij od drugiego. Oczywiście, to mogę, bo inaczej mamy dość ograniczony czas, więc pewnie po 10 błędów nie wyrzucimy, ale jak nam się uda łącznie 10, to na pewno to będzie zajebiście wartościowy
materiał. Bo inaczej, jak ja słuchałem takich rzeczy, to zawsze, takich podcastów biznesowych, to mnie zawsze to denerwowało, się gadał o sukcesach, tak? A co z porażkami? Tak. Jak pierwszy raz trafiłem na materiały o porażkach, mówię, kurde, ty, to ja jestem taki debil, nie? Bo się człowiekowi wydaje, że jest idiota, nie? Wiesz, że mu nie wyszło, że po 5 latach nie jest jak Elon Musk, że jeszcze nie zrewolucjonizowałem branży, nie? Że nie mam wynalazku i patentu, na którym zarabiam miliony, coś jest nie tak. A potem słuchasz, że ci najpopularniejsi to, wiesz, parę bankructw i tak dalej, ja jeszcze nie mam bankruta na przykład, nie? Albo wiesz, no tego to typu rzeczy. To powinno być w drugą stronę, kurczę, jeszcze nie zbankrutowałem, coś ze mną coś, nie coś tak, jest nie tak. Coś jest nie tak, coś zaraz walę. Ale a propos pieniędzy, drugi na pewno błąd ode mnie, to jest też związane z tym, że ja zacząłem działalność na jednoosobowej działalności gospodarczej, tak. Na JDG i to jest najgorsze moim zdaniem, co można zrobić, bo to absolutnie nie jest się w stanie człowiek nauczyć pokory. Albo inaczej, nauczy się pokory, ale w sposób bolesny, czyli długami. Bo jak się wchodzi na JDG, to ma się takie przeświadczenie, że pieniądze firmowe są moimi pieniędzmi. Natomiast one są dostępne, tak, i one są ręki. Dostępne na zasadzie, ja biorę kartę, ja mogę iść do bankomatu, ja mogę pobrać sobie pieniądze firmowe, bo ja nie zarządzam firmą, tylko ja jestem firmą, a idąc dalej, ja jestem całą odpowiedzialnością mojej firmy, nie? Jeżeli ja się stanę niewypłacalny, to ja się staję niewypłacalny, a nie firma. I właśnie spółka jest dlatego moim zdaniem 100 razy lepsza na pierwszą działalność, bo jest właśnie skomplikowana, tylko w pozoru, ale... I trzyma cię w ryzach. Ale trzyma w ryzach, bo uczy takiego... To jest spółka, nie? Wiesz, to nie jest takie proste, czekaj, nie? Wiesz. Sprawozdanie do KRS-u, w sensie to nie jest trudne, tak, tylko chodzi o sam fakt, ale, że... Ale wiesz, uczy cię takiej uważności. Rodzic tym, patrzy, tak. Rodzic patrzy, to jest takie podejście. Bo jak coś źle zrobię, to będę miał kontrolę, tak. Nie? Wiesz, jest takie, a na JDG, to co można źle zrobić? Przecież można sobie zamówić na przykład na subskrypcję na stronie porno kartą firmową i co z złego, nie? Znam takich, którzy na spółce też zamawiali, ale od razu też uspokoję. Nie chodzi o to też, że spółka jest bardzo skomplikowana, po prostu trzyma w ryzach. Chodzi tak, o to, że musicie uzasadnić każdą wypłatę i wpłatę, mhm. Ale to też nie jest skomplikowane i moim zdaniem to jest lepsze, bo zauważ, ja bym oddał naprawdę bardzo wiele za naukę tej higieny finansowej, mhm. Te, nie wiem, 5 lat temu, 6 lat temu, kiedy zaczynało się to, wiesz, ta równia pochyła, nie? Mhm. Tak, bo... Że wtedy coś kazało mi raportować, coś kazało spółka, mi liczyć. Spółka to jest osoba prawna, którą zarządzasz, tak, nie? I z racji tego, że tym zarządzasz, to mimo, że to należy do ciebie, to na przykład należy ci się wypłata, a nie wszystkie pieniądze. Tak. A to też uczy bardzo takiej mądrej rzeczy, że firma to nie jest tylko to, co ja na tym zarabiam, tylko to są inni ludzie, których chcesz zatrudniać, tak, których tak. Potrzebuję zatrudniać, ale to są też takie rzeczy jak... biuro, jak, nie wiem, eksploatacja twojego sprzętu, jak inwestowanie i tak naprawdę nie ma w tym nic złego czy dziwnego, że powiedzmy z całego dochodu twoje wynagrodzenie, to co idzie do ciebie, to jest 5%, na przykład 10% przy małej firmie, przynajmniej, bo przy dużej to są jeszcze mniejsze procenty, tak, ale powiedzmy 5-10, a jak ty się uczysz na JDG i przechodzisz po etacie na JDG, ja teraz będę przedsiębiorcą, ja teraz chcę zarabiać więcej, to się uczysz tego, że możesz sobie pozwolić na wszystko i wystarczy, że mamy na przykład na koncie, nie wiem, 20 koła, tak, nie uwzględnimy jakiegoś słonia na horyzoncie, tak zwanego, czyli jakiegoś wydatku, który jest oczywisty, że będzie, ja na przykład nie uwzględniłem czegoś takiego, że wejdę na VAT po 200 tysiącach i na przykład tego VAT-u może się naliczyć 40 tysięcy, które zostały wydane gdzieś indziej. Jest wtedy takie, wiesz... Mamy 3 dni, żeby zarobić 40 kafli. Mamy 3 dni, żeby zarobić kafli. No, 40 kafli, to jest dobrze, bo przecież do tych 40 kafli jeszcze trzeba będzie kolejną dochodówkę i VAT. Tak. To w końcu ile ja muszę zarobić i tak. To się robi taki, wiesz, ślimak bez końca. No i sobie tak, wiesz, myślisz, a na co te pieniądze w sumie wydałeś? I w sumie nie wiesz na co konkretnego, bo jeszcze żeby te pieniądze poszły, nie wiem, na wycieczkę, rozumiesz? Wiesz co, jeżeli masz jeszcze 40 kafli VAT-u, to znaczy, że jeszcze dość dużo zarobiłeś. Jest tam szansa, że nie wszystko wydałeś. To może jest problem. Ja jeszcze widzę jedną rzecz, to też będzie jedna z tych 10. Może nie liczymy tych 10 1 do 1, ale ja uważam ogólnie, jeżeli chodzi o finanse, to po pierwsze nie JDG, tak? To jest super pomysł, żeby przejść na spółkę, ale ktoś wam to musi prowadzić. Ale druga rzecz, jeżeli jesteś pasjonatem, jarasz się tym, co robisz i nie masz takiego nawyku, że każdą fakturę płacisz na 7 dni przed jej terminem, to nie zajmuj się finansami. Absolutnie. Znajdź kogokolwiek, kto będzie to ogarniał. Jeżeli nie masz ruchu 7 dni przed, nie rób tego. Ja byłem osobą, która bardzo późno oddała finanse. Ja wiedziałem, że to jest ważne, ale nigdy nie umiałem się przełamać, żeby komuś dać dostęp do konta, do faktur, do czegoś. I ja byłem osobą, która nie płaciła 7 dni przed, nie płaciła nawet w dniu, ona płaciła jak odcinali prąd, czyli 3 miesiące po. I nie wiem, nie umiem do teraz tego wytłumaczyć, dlaczego my tak robimy, ale dopóki nie jest bardzo, to nie jest tak, że nie było pieniędzy na koncie, znaczy były też takie sytuacje, ale nie wiem dlaczego, po prostu, a tam
przypomniał się tylko dwa razy, spoko, poczekam. A potem tak, tracisz zniżki w jakiejś hurtowni, tracisz, gdzieś tam pracownik się wkurzył, bo wypłata później, jakiś tam ZUS niezapłacony, jakaś kara. Jeżeli nie macie nawyku płacenia za coś z góry, od razu, tylko przeciągacie, macie się odciąć od finansów, nie wy macie płacić, bo firma straci więcej niż zyska na tych dwóch, trzech dniach wstrzymania pieniędzy. Już tutaj nam się mogą nawarstwić takie, wiesz, pytania, ale o czym ja w ogóle słucham, jak jestem tylko trenerem? I okazuje się, że tak naprawdę właśnie zlecenie takiej pracy dalej nie jest drogie. Tak. A szczególnie jeżeli się przejdzie na spółkę, to nie będzie aktualne dla świeżej działalności, bo tam mamy niski ZUS i to kusi ludzi, żeby wejść sobie na JDG. Ale na spółce my ZUS-u w ogóle nie musimy płacić, to jest numer uno, czyli mamy generalnie, nie należy liczyć, że mamy, ja, moim zdaniem w ogóle to jest też błąd, nie należy liczyć coś takiego jak niski ZUS, bo przy normalnej działalności płaci się te 1500. To jest opóźnionym zapłonem. I to jest opóźnionym zapłonem, tak? Więc jakby ja jestem za tym, żeby jednak myśleć o tym, że w przypadku spółki mamy 1500 oszczędności na starcie i mamy powiedzmy 300 zł więcej na księgową niż normalnie byśmy wydali i mamy jeszcze, pozostają nam te pieniądze operacyjne około 1000 zł, które właśnie można komuś na dosłownie 1/8 etatu na ogarnianie finansów. Na przykład wrzucić, tak? Czy na przykład znaleźć księgową, która to zrobi. Właśnie to chciałem zaproponować. Tak? Czy biuro rachunkowe, które zrobi to za ciebie i to na przykład może się opierać i na tej zasadzie. I oni też płacą przelewy. Tak. Bardzo często przy takiej działalności to macie 10, 15, 30 faktur, jesteście pojedynczym trenerem, jeszcze nie rozbudowaliście sobie, nie wiem, nam kadry trenerskiej, to robi to księgowa i to jest naprawdę wygodne. Nawet na tym nieszczęsnym JDG księgowa pilnuje, żebyście nie przestrzelili w część. Tak. No my na tym przestrzeliliśmy. I tak naprawdę opłaty za przelewy to są śrubki. Tak? I opłaty za to, żeby właśnie Cię pilnować i wymagać od Ciebie pewnych rzeczy, na przykład raz na tydzień wszystkie faktury, że mają się pojawić u księgowej i tak dalej. I macie mieć taką księgową, która Wam truje dupę. Tak, naprawdę, to musi być ktoś, że śni Wam się po nocy, jak czegoś nie wysyłacie. To jest złoto już od samej początku działalności. Nauczy się właśnie tego, może nawet to więcej na to wydaj, bo mówię, ja bym cały ten ZUS założył, że 1500 koszt jest przynajmniej prowadzenia działalności, ale wrzucił to na spółkę i oszczędność tego ZUS-u właśnie przeznaczył między innymi na księgowość. Bo zyskasz jeszcze więcej, bo cały ten czas, nawet popatrz, oszczędność to jest jedno, ale ty jeszcze nie wykonujesz tych wszystkich rzeczy, masz czas na zarabianie pieniędzy, czyli możesz mieć jeszcze 2-3 razy tyle. I nauczysz się, jak omijać błąd numer 3 dla mnie, czyli nie wydawać niezarobionych jeszcze pieniędzy, czy nie wydawać nierozliczonych pieniędzy, bo też JDG robi taką straszne wyłudzenie, że masz tych pieniędzy dużo. Wchodzisz na konto, są pieniądze, płacisz. I masz ich dużo, tych pieniędzy, ale one jeszcze zależnie znowu od tego, czy ty mamy rozliczenie liniowe, czy my mamy podatki takie, frakie, owaki, nieważne jakie stawki, ale to co jakiś czas wchodzą podatki. Nie? Co jakiś czas trzeba policzyć, ile tych podatków będzie, ale dopóki te podatki nie są rozliczone, to nie jest tak jak na pensji, że pieniądze, które do mnie przychodzą, są moje. Nie? Już rozliczone, już opodatkowane. Te pieniądze jeszcze nie są opodatkowane. Nie? I to jest duży problem, bo ja wielokrotnie liczyłem sobie w głowie, nie? Ile mniej więcej tutaj dochodówki będzie, ile VAT-u, stać nas na kolejną inwestycję. I potem właśnie masz taką sytuację, chłopaki, księgowa dzwoniła, że 40 koła mamy do zapłacenia za 3 dni. Ale w głowie liczyłeś. Tak, ja to liczyłem, ale w sumie wydaliśmy te pieniądze gdzieś indziej i oczywiście to był koszt, on nam pomniejszył, bo mieliśmy 50 do zapłacenia, tak? Ale mamy 40 jeszcze, a na koncie jest 5 koła. Nie jesteś w stanie w głowie tego połapać, bo dochodzi tyle zależności księgowej, dlatego księgowa... No właśnie dlatego jest księgowa. Złoto. Znowu, jeżeli jest dobra, rozbudowana księgowość, droga księgowość, plus pieniądze firmowe kontra moja wypłata, mimo że jestem przedsiębiorcą... Zacisnąć zęby i faktycznie tą wypłatę sobie przydzielić. To uczysz się właśnie tego, żeby nie wydawać nierozliczonych pieniędzy, bo stąd się właśnie biorą długi. Nie? I potem kolejny błąd od razu można popełnić, czyli na przykład sobie zrobić limit na koncie na tą okazję, albo kartę kredytową, co też uprawiałem. Myślę, że każdy to przechodził. Bo przecież kolejny miesiąc będzie lepszy. Ale oczywiście. Kolejny sezon, to jest ten błąd numer jeden, że no przecież za 3-4 miesiące jest sezon, odbijemy się. No tak, tylko jak długo możesz działać na zakładkę? Ja pamiętam kolejny błąd, bo ci trenerzy, którzy nas słuchają, a może podejrzewam, że to jest normalna droga, że trener w którymś momencie, tak jak ty i ja, chcieliśmy mieć swoją placówkę. W którymś momencie... Chociażby w studio, nie? No, tak, uniezależnić się. I to jest jeden z kolejnych błędów. Słuchajcie, na mojej pierwszej placówce my wynegocjowaliśmy całkiem niezły czynsz. Tam było 300 metrów kwadratowych i tam czynsz w tamtych czasach to było jakieś 4,5, 4,300, 4,700. Wszystko było super.
tylko nie mieliśmy wiedzy kompletnie, jak zachowuje się budynek, jak powinien się zachowywać. I jak doszło, jak kiedyś 4300, jak przyszła mi faktura za 7800, słuchajcie, ja myślałem, że wyskoczę z tego trzeciego piętra. Raz, że grzanie, bo to jest mały piguś. Jeżeli grzanie jesteś w stanie jakoś zdzierżyć, bo sobie to rozłożysz na cały rok. Ale grzanie, a pomimo to dalej jest zimno, ponieważ nie zrozumiałeś tego, że budynek jest ocieplany w jakiejś tam wersji X, a nie w Y, a nie w jakiejś, ucieka ci ciepło, czyli grzejesz jeszcze mocniej, ale dalej jest zimno. Dlaczego? Bo jeszcze sufit jest jakoś tam nieogrzewany i ileś zależności budowlanych, o których nie mamy pojęcia, mówią, ale fajne studio, ale super czynsz, bierzemy. A tam w tej umowie jest napisane, że tam za dodatkowe koszty grzania my odpowiadamy. I moim zdaniem tutaj bardzo często, przynajmniej u mnie, pojawiało się kilka osób, które, bo to jest taka może nauczka, pojawiało się kilka osób, które mówiły mi, Michał, tu na sufit musisz uważać, bo coś tam, ktoś tam, tylko co robi pasjonat, który właśnie zakłada firmę? Dam radę. Dam radę, to jest raz. Będzie tak. Ty znowu mówisz same negatywne rzeczy. Tobie ty pewnie chcesz, żebym ja tego nie otworzył. Tobie to znowu coś nie pasuje. Znowu podłoga pewnie krzywa. Nie słuchamy ludzi. Wiesz, od czegoś przedsiębiorstwa, od radzenia sobie w problemie. Ale proszę bardzo. A to jest tylko kolejny problem do kolekcji. Przeczytałem właśnie książkę, że jestem zwycięzcą i ja dam radę. Więc nie mów mi tutaj, co mam robić. I to jest kolejna rzecz. Jeżeli przechodzicie grubiej na koszty stałe, jednak budynek to jest koszt stały, nie założenie tej amortyzacji, nie założenie tego, jak krótki termin ewentualnie wycofania się. Mówimy, krótki termin to nas wyrzuci. Bullshit. Bardzo często chcę właśnie, żebyś tam był jak najdłużej, ale umowa na 4 lata może was zakopać. I tu jest przejście ładnie do kolejnego. Mówiłeś o tych płatnościach na zakładkę, nie? Że tam jakby albo wydajesz pieniądze, które już wpadają z innego projektu, albo płacisz w kwietniu 10 ludziom, nie z kasy, za marzec, tylko płacisz z kasy za kwiecień, który od 1 do 10 wpadł. I ta zakładka powoduje, właśnie ja miałem taką sytuację, że popłynęliśmy bardzo na tym czynszu. No więc kolejny projekt, no to kolejne coś. I cały czas wpada, wypada, wpada, wypada i wpadasz w taką pętlę, że nie możesz skończyć. I do czego zmierzam z tym błędem, że jak już się zakopaliście w czymś, jasne, ratujcie się kolejnymi projektami, to było lata temu, ale ratujcie się, macie więcej roboty, wy robicie, jaki jest inny problem. Ja założyłem, że te projekty muszą być tanie, dobre i w ogóle, czyli marża na zakładce zamiast być 50% zostaje u mnie, to było jakieś 3-5, bo chciałem być dobry, bo chciałem, żeby był tanie. I zrobiłem sobie 15 projektów. Gdzie jeden mógł to pokryć, bo miałby marżę 50%, a nie 3, bo chciałem rywalizować na rynku. Czyli podwójne wrzucenie, ja chyba 3 lata się wykopywałem z tej pętli. Czyli najpierw dostajesz bombę gdzieś, a potem to, co macie ratować, tak naprawdę specjalnie cię zeruje, tak, albo nawet nie zeruje. Więc liczenie kosztów w myśleniu o tym, skoro to ma być moje koło ratunkowe, to ono nie może mnie zatapiać jeszcze mocniej. No i kolejna rzecz, czyli nieposiadanie poduszki. To jest błąd. Błąd, tak. Czyli jakby nie uwzględniamy w naszym planie budżetowym, finansowym. Oczywiście jakby brak posiadania tego planu jest kolejnym błędem, który też sobie pozwoliłem popełnić. Ale jakby moim zdaniem elementem numer jeden w planie finansowym jest to, aby na przykład jak najszybciej uzyskać coś takiego jak poduszka finansowa na 3 lub najlepiej 6 miesięcy. To jest na koncie firmowym, a na koncie prywatnym mieć również coś na zasadzie, tak jak ludzie najczęściej sobie robią limit na minus, to my musimy mieć limit na plus. Typu na przykład, ja nie ma czegoś takiego jak zejście poniżej 10 tysięcy na koncie prywatnym, dalej 20, 50 czy 100 gdzieś tam w przyszłości, ale mówimy już o dużych liczbach, nie? Dla kogoś to zaczyna. Ale chodzi mi o to, że ileś tam pieniędzy na plus to jest nasze absolutne nieprzekraczalne zero, a na firmie musimy mieć przynajmniej na 3 miesiące do przodu pieniądze, gdybyśmy nie sprzedali nic. Okej, to się fajnie mówi, ja to tyle razy już czytałem. Dla początkujących to jest niewykonalne. Co oni mają zrobić? Zaplanować, że to jest numer jeden inwestycja. Znaczy, okej, jest to wykonalne, jak masz z tyłu głowy, że to jest ważne, bo ja na przykład o tym wiedziałem nigdy nie udało mi się tego zrobić, w sensie w tym początkowym etapie, nie udało mi się tego zrobić nie dlatego, że ja o tym nie wiedziałem, tylko to było niewykonalne. Może za późno się dowiedziałem, chociaż mi się wydaje, że o poduszce to słyszałem bardzo długo. Wiesz, teraz co ma zrobić ten młody człowiek, który słyszy, muszę mieć odłożone 10 kafli, a ja ledwo tutaj jeżeli sobie zaplanujesz, że musisz mieć 10 kafli, to jest cel, to tego nie zrealizujesz. Ale jeżeli sobie założysz, że na przykład 5% twojego dochodu idzie na poduszkę, i chciałem, żeby to padło, to już po na przykład roku będziesz mieć chociaż na miesiąc, nie? A chociażby na miesiąc poduszka daje ci ten komfort, że na przykład jak przychodzi coś niespodziewanego, jak COVID,
to pierwszą reakcją nie jest zrobienie paniki, co my teraz zrobimy, nie? Tylko na przykład przez miesiąc, nawet jak nic nie sprzedasz, to użyjesz poduszkę i opracujesz plan, który może być troszeczkę bardziej zaawansowany niż na zasadzie kurwa szybko, bo za chwilę nie będzie co zbierać. Ale nie? Też nie przebimbać tego miesiąca, bo to jest tak, miesiąc. Tak. I bardzo ważne to, co teraz powiedziałeś. Te 5% nie ma wynikać z tego, że znaczy nie masz odkładać miesięcznie ileś, tylko masz nie wydać tego, co byś normalnie wydał, te 5%. Normalnie chcesz sobie wypłacić 1000 zł, wypłać sobie nawet 900, nie wiem, 950 albo 800. Chodzi o to, żeby zostawić coś z tego, co normalnie byś wydał. No nie wiem, jedna kola, dwie kawy mniej, nie? Cały bajer polega na przeramowaniu troszeczkę, czyli na zmianie miejsca, w którym my żyjemy, bo jeżeli podejmujesz decyzję w życiu, że chcesz być przedsiębiorcą, to bardzo łatwo, przynajmniej ja się władowałem w takie miejsce, w którym zacząłem żyć, w którym ja jestem Bogiem, bo ja jestem wyższy sort jako przedsiębiorca, więc chwileczkę, nie ma czegoś takiego, że ja na przykład sobie odmawiam kawy kurwa z Orlena, nie? W sensie z tego, z kofty, co na Orlenie stoi, która wiesz, kosztuje 11 zł, tak? Za co miałbym, wiesz, 20 kaw normalnych budowlanych, tak? Ale nie. Ja nie po to jestem przedsiębiorcą, żeby sobie odmawiać takich rzeczy. Natomiast wejście w stan mentalny taki, gdzie mi sprawia przyjemność to, że ja sobie odmówię pewnych małych rzeczy, żeby zrealizować pewien wyższy cel, w ogóle odwraca grę. Chodzi o to, żeby dopamina i to zadowolenie płynęło z tego, co sobie odmawiasz teoretycznie, tak, znaczy, w jakim celu, bo rozumiesz po co. Z korzystnych zachowań, bo rozumiesz tego sens. Bo ty sobie nic nie odbierasz. A nie, wiesz, bo ludzie często się stają przedsiębiorcami, bo chcą wyjść z pewnego więzienia. Czyli ile bym się nie narobił, to zarabiam tyle samo, albo powiedzmy dostanę osraną premię 300 zł, tak? Tak jest. I gdzie wchodzą? I gdzie wchodzą? Wchodzą w bycie przedsiębiorcą. Nie, tak? No, złota klatka, złoty kaloryfer jeszcze nie grzeje, nie? I teraz się okazuje, że mi wolno wszystko, tak? A, tak. Stary, sky is the limit. Wydawać możesz wszystko, mi się wydaje, że włącza się coś innego. Mi się teraz należy. Albo mi się należy, no. Tak, że to jest ten moment, ja teraz powinienem sobie pozwolić. I bardzo chciałbym przejść... też płynnie do kolejnego błędu. Błąd pod tytułem robię jakiś produkt, projekt, usługę, bo ja w nią wierzę, bo ja bardzo ją chcę. Ja bardzo chcę to zrobić i nie chcę dlatego, że klienci walą drzwiami i oknami, żeby to zrobić, tylko wręcz ja bardziej chcę świadczyć coś moim klientom, niż klienci chcą, żebym im to świadczył. Typu uzdura sobie jakiś obóz, jakiś warsztat, coś. I mówisz, kurde, to musi być zrobione tak, to będzie tak poukładane, ja to tak chcę. Pułapka jest na tym, że robimy to emocjonalnie. Czyli tak, ta kawa z Orlena, to jest na zasadzie zasłużyłem. Tak samo tu jest to, no przecież ja mogę, to ja pokażę, że mogę. A, nie kupują, to zniżymy cenę. A, nie chcą jechać, to jeszcze jednego trenera, to coś. Nieliczenie, to się wszystko rozwala, ponieważ myślenie jest życzeniowe i emocjonalne, a nie jest myśleniem na zasadzie, okej, drodzy ludzie, mam was tutaj 30. Co chcecie w następnym miesiącu, żebym świadczył? Tyle chcecie. Dobra, to tu możecie zapłacić za to, tu za to, za to. Zobaczymy, kto ile się zbierze, będziemy to robić. Nie? Myślenie życzeniowe jest dla hobbystów, w sensie możecie robić rzeczy, które chcecie robić, jak będzie was na to stać. Póki co, na samym początku, klienci mają opłacić to, za co chcą zapłacić, żebyście świadczyli tą usługę. Więc myślę, że kolejnym problemem jest to, że my chcemy bardziej coś zrobić, niż klienci chcą, żebyśmy dla nich robili. Ja mam bliźniaczy błąd, czyli wyjście z założenia, że każdy klient potrzebuje usługi premium za cenę minimum. No to dużo tanio Tesco, to zostało nam ubzdrane, że ma być wszystko za nic. Ja to nazywam sobie roboczo syndromem pasjonata, czyli jeżeli ja wchodzę w daną branżę jako pasjonat i wyobrażam sobie właśnie, że ja będę tutaj, ja nigdy nie przepracuję jednego dnia, bo ja tak bardzo to kocham, tak? To tak, mi się teraz wydaje, że każdy klient potrzebuje usługi, która obejmuje całą moją ekspertyzę, czyli na przykład, wiesz, usługi od A do Z. Większość klientów chce na przykład tylko plan treningowy, tak? Ja dorzucam do tego, a moja usługa wygląda tak, to jest plan treningowy oczywiście, ale do każdego planu jest oczywiście instruktaż wideo, do tego jest opis biomechaniki ruchu w każdym tym, do tego jest szkolenie dołożone, jak taki plan napisać, do tego jest jeszcze opcja, jak go zmienić na 10 różnych sposobów, gdybyś jednak zmienił cel w trakcie i tak dalej, mnożymy, mamy, ja chciałem plan treningowy, żeby dobrze wyglądać. Dostałem machinę, jak zostać ekspertem od budowania siły w trójboju, w lekkoatletyce, w curlingu i tak dalej, wiesz o co chodzi?
I to zamiast kosztować na przykład 20 tysięcy, bo tyle taka usługa powinna kosztować, z takim pełnym przeszkoleniem i tak dalej, certyfikacją wręcz, to ona kosztuje 100 zł. Mhm. I to jest błąd, bo tak, nikt tego nie doceni, tak. Ludzie nie będą tego chcieli kupować, bo tego nie rozumieją. Przy tak dużej ilości treści to jest za tanie, żeby to było atrakcyjne, a ja poświęcam tyle czasu, żeby zarobić tyle. No ale to płynnie znowu przechodzimy do tego błędu, który ja bym chciał kontynuować, czyli nieumiejętność wyceny swojej usługi. Mhm. Wcześniej wspomniałem o tym, że robisz tam, jeżeli już robisz na zakładkę projekty po projektach, żeby spłacały i zamiast robić 50% marży robisz 3, to nie jest tak, że chcecie nagle za coś, co kosztuje powiedzmy, no nie wiem, tam 100 zł kazać wszystkim 300. To jest coś, za co warto by było zapłacić 300, a ty bierzesz za to 100 zł, nie wiadomo czemu. I to jest ten błąd, że musimy zrozumieć po pierwsze, jakby co jest naszą usługą. I te pakiety wbrew pozorom, ten podstawowy, średni i zaawansowany, to jest dobry pomysł, ponieważ ludzie mają sami wybrać, czy nie oczekują, słuchajcie, w Biedronce też są różne piwa. Też kupicie je za złotówkę i kupicie Desperadosa za 4, tak? Czy to znaczy, że, no nie wiem, Desperados upada, bo jest piwo za złotówkę? Nie, po prostu nie oczekujesz zbyt wiele po piwie za złotówkę, oczekujesz trochę więcej za takim za 4. I też warto, żebyście poukładali sobie przynajmniej 2-3 pakiety tego, żeby klient wiedział, że no... Tak to wygląda, ale to musi być przeliczane na wasz czas. Tak jak powiedziałeś, coś tam ma 20 tysięcy kosztować, a ty bierzesz za to 100, no to jak ktoś ma docenić, jak chcesz przebić te 20 tysięcy? W sensie, no co, będziesz stawał na głowie, żeby ktoś zapłacił 200, no bo to jest 100% więcej. Czyli wartość to 40 tysięcy, to jest nie do przeskoczenia. Więc wycenianie swoich usług, w mojej ocenie, jest kluczowe, żeby zrozumieć też swoją wartość, bo ludzie mają płacić za wartość. Nie za czas, który na to poświęcisz. No inaczej, za rozwiązanie problemu. Za rozwiązanie problemu, ale też jakby to rozwiązanie problemu ma swoją wartość. Bo może się okazać, że ty poświęcisz tak naprawdę 3 minuty roboty i weźmiesz za to 1000 zł i ktoś powie, o, jest taka przypowiedź właśnie o mechaniku, który przyjeżdża, ktoś tam coś nie działa w silniku, no i ten mechanik bierze, patrzy, patrzy i robi klub, już działa. Ile się należy? 100 zł. Jak to 100 zł za jedno klupnięcie? Nie, nie, nie. Za klupnięcie 5 zł, ale 95 za to, że wiedziałem, gdzie klupnąć. To jest to. Myślcie jako rzemieślnicy, myślcie troszeczkę o tym, że wy wiecie, gdzie klupnąć. I to może kosztować tyle za 3 minuty roboty. Przejdźcie z tego etatowego, bo inaczej popłyniecie na początku. I moim zdaniem te błędy, dwa pierwsze lata popełnianych błędów, ciągnie się przez następne 5. Jeżeli się to odrabia. Tak, tak. Ja to widzę doskonale, bo to tak jak dam się... U nas lockdown spowodował dużo zmian strukturalnych i naprawdę bardzo duży wzrost, to problemy z poprzednich lat rozpoczynania tej działalności są do dzisiaj problemem. Tak. Nie? I do dzisiaj jest bardzo dużo wyzwań, z którymi sobie trzeba dać radę, bo się ciągnie nadal problem głupoty w początku, czy głupoty niewiedzy, bo gdzie się masz tego nauczyć? Ale mogliby tego uniknąć, gdyby, wiesz, jakby, chciałem powiedzieć, słuchali intuicji, to jest chyba ten 10 mój punkt, właśnie nie słuchali intuicji, bo z pasjonatami jest ten problem. Inaczej, nie znam przepisu na sukces, ale znam taki na porażkę jeden. Ja znam na gulasz, dobry. Na gulasz, to ty znasz na gulasz, ja znam na porażkę. Słuchać swojej intuicji i konsekwentnie wypełniać swój pierwotny plan. Konsekwentnie. To jest właśnie przepis, który ja uważam, że jest przepisem na porażkę. Typu mówisz, no bo ja tak czuję, że to wyjdzie. Nie możesz mieć żadnej intuicji biznesowej. Nie ma takiej opcji, dopóki nie jesteś dekadę, dwie w biznesie. Czyli dłużej, inaczej, masz być dłużej w biznesie niż byłeś w szkole. Inaczej masz intuicję, którą ci wpoili w szkole. Więc nie istnieje coś takiego jak intuicja na samym początku. To jest wasze myślenie emocjonalne i życzeniowe. A druga rzecz, konsekwentnie wypełniany plan. Czyli plan na zasadzie, ja w biznesplanie sobie opisałem, że pierwszy miesiąc zrobię to i tak. I nie dostosowywanie się. No bo po dwóch dniach już wyjebany w biznesplanie. Oczywiście. Przychodzi ci COVID, przychodzi ci jakiś pracownik, ci odpada, jakiś klient. Musisz być bardzo elastyczny, a do tego, i tu jest właśnie clue tej mojej wypowiedzi, musisz mierzyć. Ja wiem, że my podchodzimy jak pies do jeża, jeżeli chodzi o dane, ale trzeba to analizować. Nawet proste parametry. Tylko musisz rozumieć, czym się różni poniedziałek od wtorku, poniedziałek pierwszy od drugiego poniedziałku i wtorku i zakładać pewne rzeczy i zobaczyć, czy one zostały zrealizowane. Co pociągnęło to dalej? Ale ta elastyczność jest bardzo ważna, bo tego się też nigdzie nie uczysz. Tak. Bo w szkole masz zadania na zasadzie, wiesz, masz dane wejściowe i policz
po i co z tego wyjdzie, nie? Wiesz, pociąg rusza ze stacji A, pociąg rusza ze stacji B, mają prędkość i policz, za ile one się spotkają. No i to jest właśnie, wiesz, to jest teoria. Co więcej, nauczycielka tego nie liczy, bo ona czyta z klucza, co powinno wyjść. A w praktyce to zadanie będzie wyglądało w ten sposób, że w międzyczasie motorniczy się rozmyślił, podstawiono pociąg C, ale są dziury w torach, więc jeden się wykoleił, jednocześnie pomieszczenie, w którym to liczysz, nagle się zajęło pożarem, ktoś coś od ciebie jeszcze chce i cały czas siedzisz na telefonie, kiedy to liczysz. I można byłoby tak, wiesz, takich absurdów piętrzyć i tak mniej więcej wygląda rozwiązywanie problemów w realu. A ty jesteś przyzwyczajony do tego, że będziesz miał dane wejściowe i po prostu sobie policzysz, co ma wyjść i to wyjdzie. Okej. I to jest strasznie zniechęcające, jak się spotykasz właśnie z rzeczywistością, no ale znowu, gdzie się tego miałeś nauczyć? Nie ma takiego miejsca. Nie ma takich miejsc. Znaczy, wiecie, możecie nas słuchać, nie? Tylko ja mówię, zakładam... I właśnie, jak wiesz, jak pracujesz na etacie, to ktoś ci już przygotował algorytm i jesteś w takim kloszu. I myślisz, że jak coś się zepsuje, przybiegnie kierownik, który... Tu nie ma kierownika, to jest urząd skarbowy, nie? I nie ma nic wspólnego z kierownikiem. Mówię, mogą nas słuchać, nie? Tylko ja od samego początku założyłem, że jeżeli te błędy są powtarzalne, to znaczy, że wystarczy nas posłuchać, a to by było zbyt proste. Raczej wolę założyć, że każdy musi sam przejść te problemy, macie mieć tak samo Wystarczy mieć tę otuchę, że to jest normalne. Tak, znaczy nie, bo jedno założenie jest takie, że wszyscy musimy przejść swoje błędy, że nie ma powtarzalnych, czyli i tak macie przerąbane przez 10 lat prowadzenia biznesu, aczkolwiek możemy też przyjąć taką wersję, że faktycznie dodać otuchy, słuchajcie, wszyscy popełniamy same błędy, możecie oszczędzić sobie trochę naszych lat i posłuchać, albo za 10 lat siedzieć na naszym miejscu i pocieszać jakichś nieszczęśników, którzy dopiero do tego biznesu wchodzą, że i tak nas nie posłuchacie, nie? Bo ja też tak uważam, niestety pracuję z ludźmi bardzo długo i uważam, że ludzie nie chcą się uczyć na czyichś błędach, posłuchają nas, ale spotkamy i tak za 5 czy 4 lata ludzi, którzy powiedzą, no słuchałem, ale nie wyszło. Ale daj mi nadzieję, że może być inaczej. Czy jest szansa? 10? Jest, było 10. Wymieniliśmy w międzyczasie, ale daj mi nadzieję, że może być inaczej, że jednak ktoś będzie chciał nas posłuchać, przynajmniej kilku rozwiązań i uniknąć tej dekady takiego szarpania się, bo ja do teraz mam błędy z 2014 roku, które jeszcze gdzieś, one nie przeszkadzają już, ale są, ciągną się. Więc mimo wszystko, więc daj mi nadzieję, że ci ludzie jednak będą chcieli zrobić coś z tym, nim wejdą w nasze buty. Tak. Jest taka nadzieja? Jest taka nadzieja. No to słucham. Nie, no słuchaj, ja paru błędów na pewno uniknąłem właśnie, bo pojawiło się dużo takich podcastów na temat właśnie też wtop i tak dalej. Jest, nie wiem, ekspert w Bentleyu na przykład, tam często gadają o wtopach, są przygody przedsiębiorców, tam też często gadają o wtopach i to jest naprawdę właśnie zajebiste źródło wiedzy, żeby zobaczyć, że wiesz, ludzie, których podziwiasz, też popełniali kretyńskie błędy. Nie? Ale pytanie, czy my ich słuchamy? To jest, ja na pewno słucham, bo dużo rzeczy się nauczyłem, zanim musiałem ogłosić upadłość. I nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym musiał uciekać przed długami. Mam ich dużo lub miałem ich bardzo dużo na tej zasadzie. Nie mogę powiedzieć, żebym sobie radził zajebiście, ale wprowadziłem niezbędne rzeczy, zanim się obudziłem w tym, że już nic z tym nie zrobię. Okej. Okay. I jak myślisz, ilu naszych oglądających będzie miało takie same podejście? Nie wiem. Mam nadzieję, że jak najwięcej. No. Ale tutaj jest jeszcze jeden błąd, nie? Jeden błąd taki bonusowy. Nie szukanie informacji na temat, co robić, kiedy mamy niepowodzenie. Bo wszyscy szukają... Słuchaj, 5 największych trików zarządzania czasem, tak? 5 najlepszych metod na, nie wiem, na inwestowanie. Czardziejska tabletka na wszystko. Tak, to wiesz, jakby sam rozwój, a zacznij szukać rzeczy, 5 patentów na to, żeby uniknąć płacenia długów. Albo jak przebrnąć w ogóle przez to, że musisz się szarpać z tym, bo tak, to, jak to siada na psychikę. 5 patentów na komornika, nie? Tak. Czy 5 najlepszych, kurwa, tekstów do pani z Urzędu Skarbowego, tak, nie? Zamiast 5 tekstów na Tindera. Wiesz, o co chodzi. Ale zobacz, Paweł, my przecież nagrywamy, robimy takie rzeczy wspólnie, typu właśnie, jak optymalizować kwestie podatkowe, legalnie oczywiście. Jak nie płacić jakichś rzeczy związanych z AX-em. Jak poukładać firmę, żeby właśnie nie popełniać tych błędów, więc te treści są, ale mam wrażenie, że są o wiele mniej popularne, że ludzie woleliby sięgnąć pod to właśnie super triki na marketing, zamiast powiedzieć, ej kurczę, wróćcie do fundamentów, posprzątajcie swój pokój najpierw, nim pójdziecie zbawiać świat.
I jednak z tego nie akurat tej zasady tego wkładania łóżka nie stosuję u siebie, bo ono mi rozwala akurat poranek. Ale widocznie stosujesz inną, która działa. Siedzimy tak, tutaj, robisz jem coś, śniadanie. Jem śniadanie. To, słuchaj, ja na przykład ścielę łóżko i jestem z tego bardzo, bardzo ja nie, totalnie, człowieku. Przecież to by się jeszcze wiązało z tym, że musiałbym mojego psa wyrzucić z tego łóżka. A nie, no to teraz mnie przekonałeś. A to jest wojna. Nie miałbym serca. A to jest wojna, nie? Bo to jest jeszcze większy lej niż ja. Mój drogi, powiedzmy, co przygotowaliśmy jeszcze dla tak, tych ludzi. 16 marca. To jest wtorek. To jest wtorek. Bo w poniedziałek mam urodziny. W poniedziałek masz urodziny, składajcie, wiecie, do Wikinga. Bo jednak doszliśmy do wniosku, że można chcemy podjąć... Można wysyłać nudesy na urodziny. Chcemy podjąć to konto premium, o którym wspominał, na firmowe najlepiej. Podjęliśmy jednak decyzję, że chcemy spróbować. Kilka tych osób, ze względu na to, że po naszych ostatnich materiałach sporo osób się zgłosiło, że faktycznie nim weszło jeszcze w ten biznesowe buty, podjęło kilka działań, które powiedzieliśmy. Pierwszy raz usłyszeli o spółkach, na przykład o optymalizacji w ogóle, że można nie płacić ZUS-u, że można to poukładać i tak dalej. Więc podjęliśmy decyzję, że co, powiemy trochę więcej. Tak, no bo jakby tutaj zaznaczamy, czego nie robić, a 16 sobie pogadamy na żywo. Też forma takiego webinaru jest fajna, bo można zadać pytania, na które można odpowiedzieć od razu. Ale nie słuchaj nas Urząd Skarbowy, bo jest zamknięte na przykład. Dlatego trzeba się zapisać, weryfikujemy to, pamiętajcie. Pogadamy sobie o praktyce, co robić z kolei, żeby sobie poradzić, lub żeby nie było tych błędów, lub co robić, kiedy już błędy się pojawią. Czyli będziemy gadali między innymi o... Ja tylko rozumieniu prawa podatkowego. Tak, ale właśnie o to chodzi, że nie powiemy tylko o tym, co robić, żeby było dobrze, tylko co robić w momencie, kiedy, jak wyczuć to, że zaczyna być źle, że zaczyna się sypać i nie możecie mówić, będzie dobrze za chwilę, za tydzień, jutro, więc tak, na pewno prawo podatkowe, to jest podstawa, bo w 2021 roku to jest po prostu jakiś miszmasz niesamowity, jakby odnaleźć się w tym, to jest kosmos, a z drugiej strony są bardzo duże możliwości, łącznie z wspomnianym opodatkowaniem, gdzie można zejść z ZUS-u albo mieć go minimalną wersję, plus na przykład łapać się na podatek, szczególnie w naszej branży, 8,5%, gdzie w zasadzie nie musisz zbierać kosztów innych rzeczy. Bardzo proste to jest. Są kwestie rozwiązania, jeżeli chodzi o spółki z o.o., o fundacje, o stowarzyszenia, wszystko, co robicie sportowo, rekreacyjnie, edukacyjnie, wszystko się pod to podpisuje, więc na pewno prawo podatkowe, na pewno prawo samo w sobie, bo jak zauważyliście, ostatni zeszły rok pokazał nam bardzo, bardzo mocno. W ogóle wprowadzono coś, co się nazywa prawem telewizyjnym, czyli pani w telewizji pokazuje slajd i to jest w prawo, na przykład maseczki, nie? Tak. Jeżeli pani w telewizji twierdzi, że trzeba nosić maseczkę, no to jest to oczywiście prawo i można tego wymagać od obywatela. I wydaje mi się, że ostatni rok wszystkim wam pokazał, że nieznajomość tego prawa naprawdę szkodzi, szczególnie nam samym. Więc powiemy też o tym, jak radzić sobie z kwestiami prawnymi, też... jak radzić sobie nielegalnymi kwestiami związanymi na przykład z nalotami sanepidu, bo część z was będzie chciało funkcjonować normalnie w jakimś reżimie. Bo to właśnie trzeba na to, Michał, zwrócić uwagę, że tak naprawdę lockdown nie istnieje, bo bez wyroku sądu lub bez prowadzenia stanu wyjątkowego nie mogę przyjść do pana Michała i powiedzieć, panie Michale, musi pan zamknąć swój biznes. Niepokoi mnie tylko to, że ludzie na tyle nie poznali... O tym w telewizji i ten lockdown faktycznie jest. Mamy pomimo, lockdown że wszystkie naloty sanepidowskie i tak dalej są w sądach uchylane, no bo one nie mają podstawy prawnej. Jeżeli dobrze zachowa się przedsiębiorca, bo sanepid ma kilka innych furtek, które może, ale o tym też będziemy mówić. Niemniej jednak tak, mamy lockdown telewizyjny, a nie chodzi o to, żeby... Ja wyznaję sztukę wojny. Nie interesuje mnie to, co się dzieje, tylko co mogę z tym zrobić. I o tym też będziemy mówić. Nie tylko jak krzyczeć, konstytucja, inne rzeczy, tylko co zrobić w związku z tym. Jako przedsiębiorca nie jesteście aktywistami. Jako przedsiębiorca macie się zastanowić, co zrobić w danym otoczeniu medialnym, a nie w medialnym, w danym otoczeniu prawnym, a nie w jaki sposób, nie wiem, udawanie swoją racji. Nie macie mieć racji. Macie być skuteczni, bo macie zaopiekować się swoimi klientami. I tu postaramy się, żeby... A więc zdaniem kończącym, co zrobić, Michale, ma przedsiębiorca, kiedy już radośnie skandujący tłum dwuliterowe tam te slogany, dwusłowne slogany się rozpierzchnie, bo policja przyjdzie w białych kawkach z pałkami. To co wtedy zrobić, kiedy już ci wszyscy aktywiści... okaże się, że nic nie są w stanie zrobić, bo zostali rozgonieni. To co wtedy w praktyce robić, żeby jednak mieć wpływ na cokolwiek w swoim życiu?
I o tym powiemy na zamkniętym przede wszystkim. Nie, bardzo chciałbym nie mówić tego tutaj, ze względu na to, że tak jak wspomnianą sztukę wojny wyznaję, nie można uzbrajać wroga. W sensie on musi wiedzieć, że my wiemy, ale nie można mu podawać za dużo na tacy. Poruszę to na pewno na webinarze, nie w pełnym zakresie, bo siłą rzeczy też nie będziemy sprzedawać najlepszych patentów. Niemniej jednak mogę śmiało powiedzieć, że od połowy maja wszystkich prawie 300 klientów, których przyjęliśmy u nas w kancelarii, wszyscy działają nieprzerwanie, a w większości to jest branża sportowa, fitnessowa, taneczna, sportowa szeroko rozumiana, więc da się to zrobić, trzeba to zrobić mądrze i nie krzyczeć jak aktywiści, tylko, bo nie przyjdą z pałkami, oni przyjdą z pismem i ty wtedy musisz wiedzieć, co z tymi literkami zrobić, bo o dziwo, prawo jest po naszej stronie, tylko mamy po drugiej stronie armię urzędników, która próbuje na nas wymusić pewne działania, a my musimy wiedzieć, w który przycisk włączyć, żeby spuścić na drzewo. I tego was nauczymy. Oni nie są tutaj od tego, żeby nam ułatwiać sprawę, czy ochranie nas przed czymkolwiek, tylko oni też mają swoje interesy, które często są sprzeczne z naszymi interesami. Ale mają też ustawę, powyżej której nie mogą wyjść, więc oni tak naprawdę, nawet ten długopis nie jest ich, którym piszą. Oni mają tylko zrobić swoją robotę i czy zrobimy im kawę, czy nie zrobimy, to nie ma znaczenia. Niestety my myślimy, że tak to wygląda. Jesteśmy mili lub nie mili. Nie mamy być nie mili, czy mili. Mamy być skuteczni. Bronić siebie, swój dobytek, majątek, rodzinę, pracowników i klientów, którym obiecaliście się nimi zajmować, a nie siedzieć w domu na kamerkach online'owo prowadzić zajęcia. I mam nadzieję, że to nam się uda wam przekazać. Dziękuję, panie Michał. Przejąłem twój podcast. Jak się z tym czujesz? Michał, robisz to zawsze. Ja przy tobie się staję bardzo uległy i wcale mi to nie przeszkadza. Ale musimy wam obiecać jakiś dodatkowy, bonusowy materiał, w którym pogadamy jeszcze o kwestiach. Bardzo dobry odbiór był na YouTubie ostatnio naszej rozmowy. Obiecujemy, że wrócimy z drugą częścią rozmów o drapieżnictwie. Chociaż tym razem o wodzie. Bo ten miał być kulturalny o wodzie, drugi będzie mniej kulturalny. Także moi drodzy, do zobaczenia na webinarze i dziękuję ci ślicznie. Również. I zróbcie coś, żebyśmy uwierzyli, że faktycznie słuchacie, nie tylko słyszycie, ale też słuchacie naszych porad i nie będziecie w naszych butach, trochę mniej zmarszczek będziecie mieli w wieku tam 30 kilku lat. No, nawet 30 nie mam, chłopie. Co zrobisz? A jak się trzyma za konserwowanie? Wszystkiego dobrego. Pa, pa.